I tak, Hej Kasiemka, witam wszystkich z Flamingowego Lasu, 7 kwietnia, środa, godzina 14. Ja oczywiście jestem w lesie, weszłem sobie do lasu, to jest ta droga, która idzie od stacji Żraków do, w kierunku Flamingowego Drzewa. Tam są za mną tory, także pozdrawiam przyjaciela z Kaniowa. Kaniów czysty jest zajebisty, ale moi kani, nie o tym. No tak jak słyszycie, no niestety, no fatalnie się czuję, ale już musiałem wyjść. Zwróciliście też pewną uwagę na filmika, że tam flaming zadeszany, coś tam, jakieś tam mnie coś tam dusi. No tak to jest, no. Choróbsko mnie dopadło i trzeba jakoś z tym żyć. Ale jestem mega zadowolony, moi kani, z czego? Z 5000 subów się zbliża, no nie wiem jak to się dzieje. Jestem mega zaskoczony. Ledwo był konkurs na 4000 w zeszłym tygodniu, tak? Już moi kani jest 5000 coraz bliżej. No i tak, odpowiedzi na wasze pytania. Tak, będzie konkurs na 5000 subskrypcji. Jeszcze muszę pomyśleć o nagrodzie, pomyśleć o jakichś funduszach. Wypłata wkrótce, także coś tam się kupi. Także będzie, na pewno będzie konkurs. Tak wspomniałem jeszcze raz, właśnie z tego powodu też właśnie przyszedłem tu do lasu, muszę się przejść, aż sobie pochodzić. Oczywiście reklamóweczkę mam, jak coś będzie, to weźmiemy, ale tak jak mówię, mega jestem zaskoczony. Dziękuję bardzo wszystkim za to, że tak wpływacie na rozwój kanału, no bo to dzięki wam to się stało. Patrzcie, idzie pociąg z daleka. Towarowy. Także pozdrawiam jeszcze pana Zielonkę. No i tak, wracając właśnie do tego, no jestem, no zaskoczony jestem po prostu tym tematem, że tyle tych subów idzie i tak to szybko się rozwija. Patrzcie, to jakieś takie worki, zaraz to pozbieramy. Także no wielki dzięki. Oczywiście ten odcinek będzie też taki, że odpowiem na kilka pytań, właśnie na te pytania, które często zadajecie, ale nic, zabieramy się oczywiście za sprzątanie. Oczywiście przygotowany, rękawice Spidermana, także ubieramy to, co tutaj się znajdzie, to weźmiemy, no bo jak, ja by tu nie korzystać z okazji. No chciałem być właśnie w plenerek też, już coś, taką folię, już coś posprzątać, no może na jakiś magnes, no ale takie żadne akcje, kiedy ta pogoda nie sprzyja, no nie chcę wychodzić od teraz, tylko się wyrwałem, ale w kwestii tego, żeby z wami właśnie tak porozmawiać. Nie chciałem też kręcić odcinka w domu. No i tyle. Nic. Folia znika z lasu. My sobie oczywiście idziemy dalej. I co dalej? Bo pytacie o pewne rzeczy. Padają też pytania, czy będą kolejne odcinki tam Flaming poleca, czy tam na cyklu o mnie mówią. No może będą. No miałem na kwarantannie miałem naprawdę dużo czasu. I kręcenie tych odcinków naprawdę poświęcało sporo czasu. No teraz jeszcze w międzyczasie pracuję. No i tak jest ciężko, ale i tak tych odcinków nakręciłem sporo. No. Właśnie propos tego właśnie kręcenia Flamik lubi. No sporo było takich komentarzy typu, że czemu jeszcze tej osoby, czemu nie tamtej. No ja też nie wszystki kanał oglądam, no przygotowanie odcinków też tam zajmowało sporo czasu. Siedziałem w domu, no to miałem na to czas, to nie ma tak. Ale przecież inni mogą też takie odcinki kręcić. No ja na pewno też będę co jakiś czas będę wrzucał takie odcinki, chyba że znowu coś mi przyziemi. No ale tak to wygląda. Montaż takich filmów naprawdę zajmuje sporo czasu. No i tutaj kolejne jakieś tworzywa. Oj. Nic. Zawsze coś się wyniesie. Także postanowiłem, że ten odcinek taki będzie, taki spacerek po lesie i podpowiadam na wasze pytania, co tam jeszcze było. No, dziękuję też wszystkim za taki miły kontakt ze mną, bo teraz chciałem pozdrowić oczywiście tutaj przyjaciela Krystiana z kanału Krystian Krysiaki, tak, 13, czy tam 013, ale wiecie o kogo chodzi. Wiem, że idzie od niego do mnie paczuszka, także wielkie dzięki przyjacielu. Ta rzecz, którą mi wysyłasz, na pewno mi się przyda, ale widzowie oczywiście nie grzmią sobie tutaj w ciekawości. To będzie w tajemnicy, zobaczycie odcinek.
będziecie widzieć, jak paczucha przyjdzie. Także wielkie dzięki, Krystian. Chciałem też bardzo podziękować tej koledze Obysfartem, tak? Wiem, że też idą od niego do mnie dwie paczuszki. Jedna dla Nadii nawet, tak? Także wielkie dzięki, przyjacielu. Jest mi bardzo miło za takie kudy gesty. Chciałem też przy tej okazji pozdrowić widzów, którzy właśnie często do mnie piszą na mojego maila flamigracyjnik@2.pl. Naprawdę jest sporo wiadomości. Tutaj pozdrawiam oczywiście Damiana Wrzoska. Damian Wrzosek tak przysłał mi tam właśnie fotki ze swoimi zbiorami puszek. Naprawdę jest tego mega. Pozdrawiam cię, przyjacielu. Też tutaj Rafał Spirtura też mi fotkę wysłał. Znalazł taki mega, mega kawał krudy żelastwa. Także no, fajne fanty, właśnie widzisz, przyjacielu. No, kto szuka, no to ten znajdzie. Także dzięki właśnie wam za to, że się chwalicie swoimi tutaj osiągnięciami. No nie zawsze też mam czas, ostatnimi czasy właśnie na odpisywanie, nawet na komentarze, bo naprawdę jest kanał tak się rozwija, że po prostu tysiące są wyświetleń, tak to jakoś rośnie ostatnim czasy. Także też myślę, że się tutaj nikt nie obrazi, jak mu nie odpisuje na komentarze, bo komentarz za komentarzem idzie, nie? No tutaj na poczty, na maila staram się jak najbardziej odpisywać. Także to wygląda. No niektórzy też właśnie pytają, czy mam jakiegoś messengera, czy sobie założę Facebooka. No jakoś, kurczę, nie chcę, bo chyba bym tego już nie ogarnął. No, mam swojego prywatnego, takiego, mówiąc krótko, rodzinnego. I tak bardzo sobie szanuję też prywatność. Patrzcie tutaj. No i nie chciałbym tego wiązać po prostu z kanałem. No i w ten sposób. Także myślę, że nawet ten mail wystarcza i komunikacja przez YouTube'a. Jak komuś zależy, no to się jest w stanie ze mną skontaktować. Ale nic, coś tu zaczyna zacinać śniegiem. Także ja też będę pomału wychodził. No ale tak, wpadła 5-groszówka. Także jest fajnie. Wpadła małpka, także nie jest fajnie. I kolejna małpka wpadła. Także coś tu się posprząta, nawet w takich krzaczorach, na takim spacerku. No pogoda się strasznie zmienia. Wieje, sypie śnieg. Patrzcie, i jeszcze mamy butelkę zwrotną, 50 groszy. Także Flaming w swoim żywiole, kasiorka wpada. Czyli 50 groszy za butelkę i 5 groszy za puszkę, już jest 55. 50 groszy, no często właśnie pytacie, gdzie ja po 50 groszy butelki oddaję. No, wiem, że tam w tych marketach, to są te automaty, tam po 30 groszy skupują. No ale w sklepach, jak tam się, w swoim sklepie zagada z kasjerką, to dwie, trzy butelki, to mi tam przyjmuje, nie? No nie przynoszę, kupicie 100 butelek brudnych z lasu, tylko co jakiś czas tam ona, zresztą wie, to ma taką bardzo miłą panią ekspedientkę, że po prostu, no, mówię, że mam 2, 3, 4 buteleczki, czy mi przyjmie, tak, mi przyjmie i tak to wygląda. Nic, no i kolejne butelki. Także ja tutaj zacznę zbierać, no i naprawdę wychodzę, bo mimo słońca to jakieś jest ostre powietrze się zrobiło. No ale nie da się. No jeszcze tu, tam jakiś kibel. No masakra. Dobrze. Bierzemy to i wychodzimy. Wodę wylewamy. Zostawiamy małpka. No i nic, moi kochani, no taki typ odcinka. Jeszcze słoik. Jeszcze plastik. Kolejne jakieś szkło. Kolejne tworzywo. I patrzcie. Cała reklamówka. Oczywiście reklamówka trafia ze wszystkim do segregacji. Teraz to pojadę z tym na śmietnik do mnie. Szkło do szkła, tworzywo do tworzywa, także jest pewnie eko, wynoszę to z lasu, jestem zadowolony. No nic, moi kochani, jeszcze raz wielkie dzięki za 5000 subskrypcji. Na pewno będzie konkurs. Flaming teraz idzie do domku zadbać o siebie. No i co? Nie ma co przyciągać, oczywiście standardowo. Jak się podobało, zapraszam do łapkowania. Jak nie, to w dół. Zapraszam do pisania komentarzy. Zapraszam do oglądania reklam, bo to naprawdę
mi pomaga, będą nagrody w konkursach, no tak to już muszę tu powiedzieć, tak to wygląda, no taka jest prawda. I oczywiście, kto nie subskrybuje kanału Flaming Recykling, zapraszam do subskrypcji poprzez kliknięcie tutaj tego flaminga. I na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki tutaj i tutaj. No nic, no hej Kasiemka, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się gorąco, dbajcie o siebie.